Witajcie kochani, zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jak wykonać laurkę w formie takiego uroczego motylka. Na początek pokażę Wam, jak on wygląda. Mamy w nim taką kartkę z ukrytymi życzeniami do rozwinięcia. Teraz potrzebne produkty. No i rozpoczynamy od różowej kartki z bloku technicznego. Jest nam potrzebny taki dość duży prostokąt o krawędziach 20 cm. Tak przygotowany prostokąt składam na pół i na jednej właśnie z tych połówek tworzę sobie kontur motyla, a w zasadzie połówkę tego motyla. Tak przygotowany kontur wycinam. Nie rozkładam sobie tego papieru i dzięki temu, że wycinam połówkę na złożonym papierze, to mam po rozłożeniu idealnie symetrycznego motylka. Czas na drugi kolor papieru, tym razem mniejszy kwadrat, będzie on miał krawędzie 10 na 10 cm. I znowu sobie składam ten kwadracik na pół, no i na jednej z tych połówek tworzę połówkę motyla, a następnie tę połóweczkę, a w zasadzie całego motyla, ale złożonego na pół, wycinam. Rozgrzewam sobie w międzyczasie klej na gorąco, bo będzie on za chwilę potrzebny do złączenia tych dwóch motylków ze sobą. Jeszcze biała kartka z bloku technicznego, z której wycinam prostokąt, na którym później umieszczę życzenia. U mnie to będzie szybki napis, ale Wy możecie tutaj umieścić wierszyk czy dowolne życzenia, jakie tylko chcecie. Gotową kartkę z życzeniami zwijam w rulon. Następnie przewiązuję ją wstążką w wybranym przez siebie kolorze. Z wstążki tworzę też kokardkę. Ten rulon z kokardką będę przyklejać przy pomocy kleju na gorąco tylko i wyłącznie za kokardkę, żeby ten biały papier czasami nie dotknął kleju, no bo wtedy nie będzie można go wysunąć spod tej kokardki. Czas na sklejenie motylków. Dokładnie na samym środku tworzę pasek kleju i sklejam mniejszego motylka z tym większym, a następnie za samą kokardkę przyklejam odrobiną kleju na gorąco ten mój rulon z życzeniami do mniejszego motylka. Czas jeszcze na przyozdobienie tego dużego motylka. Wybrałam czerwony pisak i tworzę mu takie witrażowe wzory na całości, żeby nadać tutaj koloru, troszeczkę nawiązać też kolorem do tej wstążki bordowej, którą przewiązałam życzenia. Nasz motylek już jest prawie gotowy. Prezentuje się w pełnej okazałości dokładnie tak. No a ja powoli się z Wami żegnam, bo na dzisiaj to już ode mnie wszystko. Liczę na to, że spodobał Wam się i wykonacie go razem ze mną, żeby podarować bliskiej osobie w dniu jej święta. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej. No i pamiętajcie,
żeby zajrzeć do mnie po więcej inspiracji na takie fajne robótki ręczne z papieru i nie tylko. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!